Panie Wójcie, na ostatniej sesji Rady Gminy również temat gorący, temat żłobka. Żłobek nie jest akurat samorządowy w gminie Konstantynów, jest to żłobek prywatny, ale w wielu aspektach wręcza samorząd. Tak, cieszymy się bardzo, bo przecież inicjatywa powstała dwa lata temu jedna z pań, mieszkanka naszej gminy, zdecydowała się, że podejmie działania, żeby pozyskać pieniądze celem utworzenia żłobka. Sama zresztą mówi, że jej ogromną pasją są dzieci, uwielbia dzieci, dlatego, dlatego szukając jakiegoś takiego zajęcia stricte odpowiedzialnego, mocno odpowiedzialnego, zdecydowała, że założą żłobek. Oczywiście dzięki środkom z Europejskiego Funduszu. Społecznego przez dwa i pół roku żłobek funkcjonował. Żłobek był nieodpłatny, dlatego że środki były unijne. Gmina też była partnerem tego projektu. Zadaniem gminy było utrzymanie jednego etatu opiekunki. To bardzo fajnie funkcjonowało, no ale niestety w miesiącu lutym tego roku po zakończeniu projektu zderzyliśmy się z sytuacją taką, że placówka musi się samofinansować. Więc gro kosztów zostało scedowanych na rodziców. Jest tutaj pewna możliwość wsparcia, bo prowadząca żłobek, pani Joanna Johan, wystąpiła do programu Maluch, rządowego programu, gdzie otrzymała dofinansowanie. Tu jest dofinansowanie do dziecka 80 zł na miesiąc. I w zasadzie rodzice zwrócili się też do nas, że skoro byliśmy partnerem projektu na początkującym etapie funkcjonowania żłobka, czy nie, czy nie chcielibyśmy, czy nie moglibyśmy wesprzeć rodziców i kontynuować to wsparcie. Więc dlatego zdecydowano, że gmina dołoży... Każdemu rodzicowi do opieki nad dzieckiem w skali miesiąca 200 zł. To jest, to jest dość znaczące wsparcie, bo tak analizując koszty, to jeżeli tak sumujemy 500 zł na dziecko z, wiadomo z jakiego programu 500 plus 80 zł z programu maluch i 200 zł z gminy, więc to znacznie obniża koszty pobytu dziecka w żłobku, więc rodzic, rodzic tutaj nie będzie musiał wydawać wielkich pieniędzy, bo myślę, że w kwocie 200-300 zł. Z własnych środków to zamknie koszt, który jest po stronie pokrycia za, za pobyt dziecka w żłobku. Ja się bardzo z tego cieszę, że ten żłobek jest, bo zadaniem również gminy jest opieka nad dziećmi. Tutaj do lat trzech, ale, ale cieszę się, że pani Joanna zdecydowała się i, i podjęła ten trudny podjęła się tego trudnego wyzwania. My też jako gmina chcemy w tym uczestniczyć i chcemy, chcemy pomagać. I co jest bardzo ważne, o czym się nie mówi, to. To jest aspekt taki, że rodzice, czyli mamy tych dzieci, są mamami pracującymi. Czyli skoro pracują, więc też pracują również na rzecz społeczności, z której pochodzą, czyli gminy, czyli płacą podatki. Część z tych podatków wraca do gminy, więc gmina w zasadzie tutaj wielkiego ryzyka i wielkich kosztów nie ponosi, bo w części zostanie to zrekompensowane w postaci podatku, na które mama zapracuje. No, cieszymy się. Jest 26 dzieciaczków. To jest taka spora grupka i myślę, że pani Joanna zrobi wszystko, żeby ten żłobek mógł funkcjonować jak najdłużej. Tym bardziej, że sam żłobek również daje miejsca pracy. Oczywiście w samym żłobku też wczoraj pani Joanna mi przekazała informację, że pracuje sześć osób. To jest też miejsce, to jest fajny zakład pracy. A żłobek jest naprawdę piękny, dzieci czują się tam wspaniale i tylko pogratulować i życzyć, żeby funkcjonował jak najdłużej, co ja jako wójta bardziej się cieszę, bo pani Joanna zdjęła troszkę ze mnie zadań.